Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Zapraszam na kolejny odcinek. Gram na 10 minut, komentuję ruchy oraz plany. Startowałem z rankingu 400. No, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko do rankingu 2200. Plan to co najmniej 2400. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Więc już szukam sobie w tym momencie przeciwnika. Wracając do Titled Tuesday, zapytujecie mnie w komentarzach właśnie. Kiedy powrót? Powrót będzie na pewno, też troszkę się z tym stęskniłem, za tym stęskniłem, za Titled Tuesday, ale jeszcze chyba nie we wrześniu, z uwagi na po prostu brak czasu, słuchajcie, i projekty różne i tego typu sprawy. Znaczy, ja nie chcę się tu tłumaczyć, po prostu, no, mam nadzieję, że zrozumiecie, ale wrócę, też troszkę świeżości musiałem nabrać, żeby sobie to jakoś to wszystko poukładać. Ale dobra, to już mniejsza z tym. Słuchajcie, co tu się w ogóle wyrabia? Gramy E6. Cały czas gram w ten sam sposób, sobie ze skoczkiem C6. I przeciwnicy, tak może nie tyle co wpadają w pułapki, ale mi się te pozycje bardzo podobają. Więc sobie je będę grał. Skoczek F6, wyprowadzam figury. Jeżeli nastąpi H3, to spróbuję tego pionka zbić. Dobra, zrobię sobie długą roszadę. Wybicie, wybicie. Super! Otwarta linia G. To przecież przeciwnik dał jeszcze jedną szansę do tego, żeby weszła kolejna figura i atakowała. Zobaczcie, zbijam. W ciemno zbijam. Kompletnie w ciemno zbijam i zbijam tu. I teraz nie wiem, jak przeciwnik ma się obronić przed wieżą G8. To jest już koniec partii. Jeżeli goniec zagra na G4, to mogę go poczęstować F5, mogę go poczęstować G5. Jest koniec gry. Poza tym, jeszcze po zasłonięciu się figurą jest goniec D6, F4. Ja myślę, że tutaj po prostu zagram H5. Zaraz, bo tu hetman pójdzie, ale to jest cały czas zdobycie figury. Chociaż z drugiej strony może skoczek E5, żeby nie wszedł hetman. On zagra F3. To będzie wyglądało bardzo dobrze, bo chodzi o to, że jak nawet skoczek zbije tutaj, to i tak zyskuje materiał. Skoczek F3, jeszcze raz, skoczek F3, F3, goniec da szacha, król H1. Nie, no i potem nie mogę tak, bo hetman ginie. Dobrze, nie kombinujmy, chyba tak zagram, a jeszcze się zastanawiam chwilę. Tu i mogę zagrać po prostu tak. Król pójdzie tu, zbicie. No tak, tak zrobimy. Skoczek E5. Żeby nie wpuścić tutaj hetmana. Jak będzie F3, to ten hetman oczywiście już tam nie zagra i zagram sobie H5. A słuchajcie, no tutaj ta wersja to w internecie bardzo mocno działa. Jeszcze ani razu się nie przejechałem w tym wariancie, jak sobie to grałem. To taka, można powiedzieć, pułapka, po prostu pułapka. Gram H5, no i tutaj na pewno odbiję figurę, bo hetman dobrze tu wygląda, a kilka ruchów trzeba zrobić, żeby tego hetmana odgonić. No tak, także tak jak mówiłem, tutaj król pewnie zagra i będzie bicie, no to jest koniec gry. W ogóle bardzo szybko, gładko to poszło z zawodnikiem 2220, więc tym bardziej na niższym poziomie to powinno wchodzić częściej. No ale słuchajcie, dlaczego tego nie grać, dopóki to się udaje? Zbijam oczywiście. Jest bicie. Tu mogę tak zagrać, ale nie muszę. Mogę tak zagrać. Mam w tym momencie są dwa pionki więcej i atak. Tu się przeciwnik może zasłonić. To jest bicie, bicie i tak. Co ja gadam? Nie, dobrze mówię, bo ta wieża jest niebroniona. Przeciwnik poddał. A słuchajcie, ja się też nie dziwię, no ale słuchajcie, 16 ruchów, a nawet w tym momencie wcześniej. W ogóle goniec F6 było bardzo złe, uważam. Już w tym momencie po H3 można było się poddać, a tak naprawdę już w tym momencie jest koniec gry. W 11 ruchach można według mnie się już białymi poddać. Znaczy, no nie mówię, żeby to tak źle nie zabrzmiało, ale po prostu wykorzystałem błąd przeciwnika i tyle. 2251. No to co? Lecimy D4. Mistrz FIDE w ogóle, więc to już nie przelewki. 2251. Lecimy. Posunięcie D4. Ależ tu była, słuchajcie, miniaturka. Niesamowite rzeczy się po końcu 6 mogą dziać.
Przeciwnik myśli, albo nie myśli. Nie wiadomo co. No partia się skończy za 20 kilka sekund, jeżeli przeciwnik nie wykona posunięcia. Troszkę to przedłuża, ale ja będę miał też rozdziały na YouTubie, więc można sobie zawsze przesunąć, to spoko. Okej, no i cierpliwie sobie czekam. O, może tutaj przedstawię tak scenę. No przeciwnik niestety nie wykonał ruchu. Szkoda. Szukamy kolejnego gracza. 2206. Przekroczone 2200, więc jest dobrze. Teraz szukam przeciwnika z przedziału rankingowego 2181 do 2606. Taki sobie też próg ustawiłem, żeby no, próbować nie grać ze słabszym rankingiem, który aktualnie posiadam. Żeby ten speedrun, no może nie był szybki, bo szybki on nie jest, ale żeby grać z zawodnikami po prostu na podobnym poziomie lub silniejszymi. Więc mamy D4. Przeciwnik 2194. F5. O, tutaj ciekawe rzeczy się mogą dziać. Czekajcie, niech ja się zastanowię, jak tutaj grać. Jakieś gambitowe tutaj bym rzeczy sobie zagrał. H3 to taki gambit, oczywiście taka pułapka może być. G4 mi się podoba. Remis nie. Dobra, zagram H3. Przeciwnik wrzucił remis, bo myślał, że ja nie gram. H3 jest ruchem, no, na pułapkę oczywiście, ale najlepszą odpowiedzią to jest ruch D5 w tym momencie. Nie poszło. Gramy G4. Zobaczymy, czy pójdzie w zbicie. Jak pójdzie, to będę bardzo zadowolony. Dobrze, ale nie poszło. I to się będzie u niego trzymać. Chociaż ja jestem troszkę szalonym graczem, szczególnie w internecie, i wolę sobie tutaj oddać pionka, zagrać tak, z jakąś, spróbować zrobić inicjatywę, tutaj strzelać w punkt H7. No może oczywiście to zbić goniec, to ja wtedy skoczkiem sobie fajnie wejdę. A jeżeli nie, to pionek pójdzie. No i dobra, skoczek E5 i tutaj atakuje tego gońca. Oczywiście tu się nic złego czarnymi nie dzieje. To jest cały czas prowizorka, straszenie, ale chcę wyprowadzić szybko figury w jakiś sensowny sposób. No właśnie. Może zagram gońcem na H3, żeby mieć diagonale dla hetmana. Tutaj wieżą wymienię. Może tam hetman mnie zaatakować, wieża zawsze wróci. No to jest wersja nieco szalona, tak myślałem, że tu pójdzie. Hetman D3. Jeżeli będzie bicie, to tutaj. Jeżeli skoczek wejdzie, to tutaj. I będę tam atakował na H7. Taki mam cel. I już w ogóle grozi takie bicie. Tak, i F3. Czy coś tu się strasznego dla mnie dzieje? Zaraz się okaże. Skoczek ma takie pole, no to wtedy ja ląduję sobie na F5 i grożę takim ruchem. A nie, poczekajcie, chwila, moment. Zagram tu, tą, tu. Zapomniałem, że nie mam ruchu E6. Mądrze, ale mogę tak, on tu. Bardzo dużo kombinuję. Poczekajcie, stop! Hetman B5 przecież jest. Hello. On musi się zasłonić tylko tutaj. Ale nie, on miał... Słuchajcie, on miał mądre zagranie hetman D7 z atakiem na wieżę przy okazji. Nie widział. Zagrał skoczkiem. No to E6 to jest obowiązek. Ale chwila. Po takim ruchu ja nie mogę zbić z szachem, co jest ciekawe, co się narzuca, bo on odbija i ja mam atakowanego hetmana i atakowaną wieżę. Nie mogę tak zrobić, ale mogę zbić tu. Zbijam na B7. Ależ zwariowane partie, dzieje się. Teraz jak odejdzie gdzieś skoczek, to zbijam tu i faktycznie wygrywam materiał, bo pionek jest straszny. Ale to i tak wygrywam. Nie, on musi... A nie, też nie może skoczkiem na B8. No właśnie, widzicie, w analizie dużo się widzi, a podczas gry się trochę tam oczywiście nie widzi, mówiąc wprost. No i tutaj jest koniec partii. Gdzie nie zagra skoczek, zbijam tu, chyba że na B8, to zbijam wieżę. Hetman tu nie może, bo mat na D7. No słuchajcie, no nie wiem, co dzisiaj się dzieje. Gość 2200 prawie i 14 ruchów. Dzisiaj nie mówię, że jestem w formie, tylko goście wpadają w moje pułapeczki. Tak można grać, no słuchajcie. Tak można grać. To jest miłe na pewno dla oka.
ale na dłuższą metę to nie działa, więc tutaj pragnę was schłodzić. To nie działa na dłuższą metę. Oczywiście, jak przeciwnik daje szansę i są to szachy jakieś tam szybkie czy błyskawiczne, czemu nie? Można sobie popróbować, można sobie poszaleć. No, ja na przykład czerpię z tego dużą przyjemność, że próbuję coś tam zamieszać na szachownicy. No dobra, 2214, szukam sobie kolejnego przeciwnika. 10 minut i dwie partie poszły. To jest jakiś rekord szybkości, szczególnie na tym poziomie. Bo zwykle jeden odcinek miał dwie partie, a tutaj jeszcze trochę czasu przed nami. No, czekam cierpliwie właśnie na przeciwnika. Jeszcze czekam. Mam nadzieję, że się ktoś pojawi, ale został tu, słuchajcie. Jeden i drugi przeciwnik został zajechany. No, wiem, że to nieskromnie brzmi, ale no, stwierdzam po prostu fakt, bo jak ja bym tak przegrał, też bym powiedział, że byłem zajechany totalnie na szachownicy. To było dobre, to było dobre, podobało mi się. No, będę próbować jakoś tam przeciwników oszukiwać w gambitach jakichś. Nie zawsze się oczywiście da. 2402 przeciwnik, wow! No, to już jest zawodnik z rankingiem, który chce osiągnąć. No, skoczek na F6, więc tutaj cudów nie będzie. Ale zagram skoczek na C3, kombinując nieco, bo D5 można zagrać i tam sobie chyba wyjdę gońcem na F4. To jest jobowa system, coś takiego chyba, bodajże się to nazywa. Nie wiem kompletnie, jak tu za bardzo grać. Wiem tylko, jak się ustawiać. F3 i tak można kombinować. No, zagram F3. Jakiś C5 pewnie będzie dobre. Może tutaj nie chcę przesadzić oczywiście. Okej, tutaj jest takie granie. Nie wiem, wiecie co? Zagram bardzo intuicyjnie. Zagram E4. Jest to ruch na totalną aferę, co nie? Jest bicie. Dobra, hetman wybije. Skoczek zagra tu, ja goniec zagra i goniec zagra na B5. Czyli chcę rozwinąć figury bardzo mocno i szybko przede wszystkim. Długa roszada w zanadrzu. Goniec D7 trzeba grać według mnie i po wybiciu jest wybicie. Czarne mają tutaj bardzo dobrą pozycję. Ja to wszystko powybijam i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jedno jest pewne. Przeciwnik może nie być już tutaj w swojej pozycji. No wybić to muszę, nie mam wyjścia. I wybić tutaj trzeba, bo tam groziło C5 i D4. Zobaczymy. Tym wybił. OK. No dobra. I teraz gramy w szachy. No skoczek chyba wyjdzie na E2. Długa roszada może być bardzo ryzykowna. Zagramy G4, szalone G4 sobie zagramy, żeby próbować atakować. Tego skoczka troszeczkę stąd wyrzucić, tylko że on zagra tu. Ja wtedy zagram tak. Para gońców będzie po jego stronie. On będzie miał dobrą pozycję, on ma już dobrą pozycję. Długa roszada jest też tutaj na moim radarze, dlatego że takie ruchy będą groziły. Gramy tak. Chodzi o to, żeby zagrać tu, zbić tu. Hetman A5, dobra. Teraz tak. Taki ruch grozi, co nie? Atakuje, po prostu atakuje. Skoczka na bandę, jak zrzucę, no to spoko. Mogę przestawić sobie później tego gońca i przejść hetmanem tam. Chyba, że przeciwnik najpierw zagra tu gońcem. Co też może mieć sens, tylko że już po tym ruchu goniec C5. Właśnie, myślę nad biciem. Oj, myślę nad biciem. Bije. On zbije mi hetmana na stówę. Ja biję tu. On mi musi zbić pionka raczej. Ja zagram tak. On może tu. Odbije. Dobra, dla potrzeb filmu, chociaż zawsze tak mówię, ale dla potrzeb filmu zbiję, bo strasznie mnie korci, żeby dać hetmana za dwie figury. Poczekajcie, bo ja jeszcze mogę zbić to skoczkiem, żeby mieć figurę w grze. Choć wieża też może być bardzo atrakcyjna. Zbiję wieżą jednak, żeby ta wieża mogła wejść ewentualnie na H4, druga na G1. Zobaczymy, co zrobi za przeciwnik. Aha, przeciwnik przecież może zagrać G6, a to będzie dobry ruch. Dobra, lecimy tak, bo by sobie tam zamknął dostęp do króla. Goniec H6 i teraz jak odejdzie wieża, to ja bym go matował. No właśnie, wieża nie odchodzi. Wieża nie odchodzi, tylko ma trochę tych pionków, to mi bardzo nie odpowiada, ale ja muszę chyba tutaj zbić. Bo materiał jednak po jego stronie to... No właśnie, muszę tutaj zbić. Nie chcę tego, szkoda. No ale to się z tym liczyłem. I teraz finalnie mam skoczka i wieżę za hetmana. Czyli nie jest to jakoś wspaniałe.
mimo wszystko. Pytanie, czy jestem w stanie tego króla jakoś tam dogryźć. Może tutaj sobie zakotwiczę skoczka, spróbuję. Zagram tak, bo jeżeli jest takie posunięcie, to mam wtrącenie, bicie na d5, więc skoczka sobie szybko wrzucę na aktywną pozycję, żeby męczyć tego pionka. Czy to coś da? Nie wiem, ale próbę podejmuję. No, na pewno jest bardzo duże ryzyko, że tę partię przegram. To bez dwóch zdań, to jest bardzo, bardzo duże ryzyko. Więc zobaczymy. Okej, przeciwnik atakuje mi wieżę. No ja muszę ustawić tutaj wieżę. Nie mam wyjścia. Teraz w ogóle grozi coś takiego ciekawego jak bicie na d5, bicie i bicie tu na d5 wieżą na końcu. Aha, będzie szach, więc nie zdobędę tutaj figury. Dobrze. Teraz idę skoczkiem. On zagra e5, ja pójdę tu. On zagra tak, ja mogę tak. Może jakimś cudem coś tutaj się wyklaruje. Zobaczymy. W każdym razie ten skoczek na H5 mam nadzieję, że będzie kąśliwy dla przeciwnika. No tutaj to już by była przesada raczej. Zagram tu, on może dać szach, a to jest ten mankament. Tego nie przewidziałem za bardzo, więc w tym momencie może jednak zagrać tutaj. Chyba tak zrobię. Pokornie zagram na d3, bo teraz nie będzie szacha. A jeżeli będzie e4, to wybicie, wybicie i wieża zagra tutaj. I będę próbował tam. Tu będę trzymał e3, będę tam próbował coś atakować. Bardzo optymistycznie oczywiście do tej pozycji podchodzę, bo partia jest na pewno wygrana czarnymi. Ale zaszalejmy, no. Gramy z super gościem, super rankingiem. Adekwatnym do naszego w tym momencie, więc dlaczego by nie poszaleć? No już powiedziało się. Okej, no to gramy tak. Teraz może trochę go może teraz tutaj. No właśnie, goniec za skoczka, spoko. No wieża C8 się narzuca, żeby dać mata. Więc teraz trzeba wieża D2 bronić. Trzeba się odpowiednio ustawić. Ten skoczek jakby na F5 stał, to było bardzo dobrze. Próbuję mi tego skoczka sprzątnąć. Gram tak. Wieża E2 bronimy. I tu bronimy przede wszystkim. Jak odejdę tą wieżą, trzeba uważać też na ruch D3. Mój król musi znaleźć bezpieczną placówkę. Ale poszedł tym. Ale tu poszedł dobrze. No dobrze. W tej sytuacji chyba muszę zagrać tak. On przepcha tu. Jeżeli zagram tak, on zbije ja tu. No bo, a nie, nie mogę. Skoczkiem będę musiał, bo tu mat cały czas grozi. Co ja wygaduję? A jak zbiję, to on zagra tu i weźmie mi skoczka. Chciał, nie chciał. Trzeba grać tak. Jak zbiję, to ja zbijam tu. Jeżeli F5. O, nie zbił. No to dobra. No to skoczek F5 i co? I gramy sobie. Skoczek F5 mam nadzieję, że narobi tutaj hałasu. Grozi bicie, więc król na B1 grzecznie. Sobie schodzimy. Ale ten ruch też był ciekawy. No, liczę na jakieś tam widełki, że gdzieś się król pomyli. A z drugiej jednak strony może spokojnie zagrać, no właśnie, jakoś tu pionkami, żeby tutaj może króla wstawić, mieć jakiś lufcik. To też jest ważne. No pewnie jak zagra wieża G8, to ten lufcik się przyda. No albo hetman właśnie wejdzie tutaj. To też jest to. Też jest właśnie to. I teraz pytanie, jak zagram tak, to on będzie miał szansę wejść tu wieżą w pewnym momencie, żeby tu nie narobił mi krzywdy. Ten pionek będzie zasuwał, więc zagram sobie chyba. Zagram A4, wyżej troszkę. Podejdę królem na A2 w razie czego. Nastąpił szach, król ucieka. Czy coś tu taktycznie nie widzę? Jeżeli tak, bo tak może być, to ten pionek będzie trochę zasuwał. Aha, w ten sposób masz tutaj mnie, przeciwniku. To tak muszę zagrać. Dobra, wieża D2. Bronimy się, no co? Bronimy się. Może A3 było trochę bezpieczniejsze. Ten skoczek jakąś inną rolę musi znaleźć dla siebie. Może tutaj coś tam. Chodzi o to, że F3 będzie też grane pewnie i muszę. Ale sprytnie. Tak chyba tylko mnie ratuje. No gramy. No gramy, jeżeli odejdzie hetman, to aha, już widzę, on chce tak wjechać. I chyba to mu się uda. To tak muszę uciekać?
Ale będzie zwariowana pozycja, słuchajcie. No idę pionkiem, no. Idę, muszę iść, bo jak zagra tu, to ja uciekam królem. Muszę uciekać królem tędy. Nawet kontry żadnej nie mam, ale kontra może taka będzie w przyszłości. No nie wiem, zobaczymy. I teraz tu się gość szykuje. Mam jeszcze taki ruch i potem taki. No więc będę się ratował. Będę próbował się ratować. A jak nie, to tu. Tylko tutaj będą maty. Zobaczymy, gdzie wieża pójdzie, bo on mnie może odstraszyć pionkiem z tego miejsca. Tylko że ja mogę zagrać i tak za chwilę tutaj. Potem zagram tak i tak, ale to będę wszystkimi figurami w defensywie. To nie będzie... Nie będzie przyjemne na pewno. No gość się zastanawia, on chyba na jego miejscu tak zagrał jakoś. Tak, słuchajcie, nawet jak tak, to ja tu walnę. A, to teraz nie mogę tego zrobić. Tu, nie no, muszę tak. Muszę tak. Muszę. Tu nie mam wyjścia. Bronię mata i atakuję wieżę. Zobaczymy, gdzie wieża pójdzie. Ależ się porobiło. No, na 100% ma wygraną. A on jeszcze tutaj może wjechać. No to wieża F2. Albo wieża G2, ale chyba wieża F2. W ogóle mam wrażenie, że ten pionek wygrywa partię. A jakby tak jeszcze jedną figurę białą mi dostawić? Gdzieś na D3 może coś tam. No ale nie ma tej figury i trzeba sobie radzić z tym, co zostało. Wow! On tu mi oddaje. Ha, no przecież nie mogę zbić, bo tutaj będzie groził mat. To nawet on A6 mógł zagrać. Nie no, to jestem w przegranej pozycji, bo ja muszę tak zagrać, on zbije i F3 podciągnie, jest po mnie. A no tak, no to jest przegrana pozycja, faktycznie, bo nawet on nie musiał grać królem na G7, tylko pójść na A6. No to te ryzyko tym razem się nie opłaciło, jak widać, ale szalonej partii nigdy za wiele. No zaraz się zastanawiam, no bo żeby tego pionka nie było, to może bym jeszcze przez chwilę spróbował się utrzymać na powierzchni. Jak zagram tak, to on na pewno wpadnie na ten ruch. Szacha oczywiście mogę tutaj dać, ale to nic nie da. Jeden szach nic nie da. Moment, ale ja po prostu... Da ten szach coś, bo jeżeli on pójdzie tutaj i ja mu zbiję, on zbije, dam szacha. Aha, bo on tu... A, już wiem, o co chodziło, bo król może odejść, abym dał tam pięknego szacha. A, mądrze zagrał jednak gościu. Już teraz wiem, jaki jest sens króla na G7, bo jakby było A6, to po prostu bym zbił tam do szacha, a teraz już to jest prawie niemożliwe, bo tutaj bicie, szach, król tutaj i mam kłopoty i nie mogę iść królem, bo tracę wieżę. Już wiadomo, o co chodziło. Już wiadomo, o co chodziło. No jedyne moje wyjście to chyba tu, ale to totalnie przegrywa. No ale cóż ja mogę. No gram tak, no co ja mogę zrobić? A, jest tutaj bicie jeszcze lepsze. No tak, wieża C2 wygrywa, to po wieża C2 się poddaje, no bo zobaczcie, zbijam tu i leci mi tutaj wieża. No to bez znaczenia chyba większego. No dobra, ale jestem zadowolony ze swojej decyzji. Podjąłbym w internecie taką samą. Lecimy z kolejnym zawodnikiem. Jeszcze, mam nadzieję, z takim zawodnikiem się uda zwyciężyć. Jest na C4 posunięcie, no to niech będzie ten skoczek. To skoczek C6 można tutaj grać naprawdę cuda. Niech będzie E5. No i mamy taką klasyczną angielską. Lubię wyprowadzać szybko figury, więc tak zrobię. Ale też lubię sobie zagrać ostro i zagram sobie H5, spróbuję tam zagrać. Dobra, H4, wyjaśniła się sytuacja na skrzydle, wyjdę skoczkiem.
i chyba delikatnie pionkiem. I skoczek na g4 się zakotwiczył fajnie, tutaj atakuje. Oczywiście jak zrobi ruszadę, to bicie jest nieopłacalne, ale zagram teraz a6, żeby zachować tego gońca na a7, bo przeciwnik może mnie w ten sposób gonić. Pozycja zwariowana. Jaki jest mój plan? Mój plan jest taki, żeby dobrać się do króla. Jak to zrobić? Na przykład szalone f6. Mówię, tutaj gram bardzo niepoprawnie, ale chcę spróbować. Chcę spróbować, bo już dzisiaj odcinek jest niepoprawny. Znaczy, partie odcinka są już niepoprawne, więc może dociągnijmy ten temat. F6, G5. Tak, to trzeba grać, Krzysztof. Takie ostre trzeba rzeczy grać. No ale może nie aż tak super na hura. Tutaj białe oczywiście też nie mają krzywdy. Tak, tak, no dobra, gram w ten sposób. On chce zagrać B4. Myślałem, że E3 może zagrać i D4. Tak bym ja próbował przynajmniej grać. Goniec A7 sobie uciekamy. F6 wygląda źle, ale chcę zagrać tak. Teraz to już w ogóle wygląda bardzo źle. Ale dobrze, nie muszę grać teraz tu. Ja nawet, słuchajcie, mogę zrobić roszadę i sobie gram normalną partię. Ale zagram gońcem na F5. Postraszę go, żeby tu spróbować to zbić. Postraszymy. A, już figura wyprowadzona. Może inaczej też podejdę do sytuacji. Może zagram hetman D7 teraz. Tutaj sobie te pionki fajnie stoją. Nie pozwalają wejść figurze na G5 żadnej. To jest jedna sprawa. A, hetman D7, może goniec H3 w przyszłości. Coś tam się przestawimy, może coś zaryzykujemy. Może tutaj zbiję i pogram na strukturę pionów. Niekoniecznie te szaleństwa muszą być do końca takie. Może zagram po prostu jakoś inaczej. To znaczy, mówię w ten sposób, bo nie widzę koncepcji jakiegoś szalonego ataku, ale też w szachach trzeba czasem zmienić ster i swoje decyzje pozmieniać, a dostosowując się praktycznie do tego wszystkiego. No dobrze, w tamtej partii to, no to ryzyko, mówię, to było takie duże ryzyko. Gość dał radę i mnie tutaj wywiózł. Hetman, dobra, no to gram tak, tak jak mówiłem, hetman D7. Jakieś C5 może być zagrane, ale to wtedy D5. Goniec jest zablokowany, ale sobie go można odblokować. Nie no, D5 trzeba. D5 trzeba zagrać. Jak on nie będzie szedł pionkami, to spoko. Gońca można by przerzucić takim manewrem zawsze. To się może udać, więc teraz wieża D8. I tutaj czekam na ten ruch E4, bo wtedy wieża z hetmanem się otworzą i można jakieś działania fajne przeprowadzać. A ten ruch też przygotowuje manewr gońca na B8, żeby nie blokować wieży na A8. I już taki skoczek na E7, i już tutaj, i już tutaj. Okej. Może też warto czasem odejść gońcem, ale z drugiej strony, nie no, zagram skoczkiem, zagram ten swój plan cały czas i C6 teraz już będę mógł zagrać i przerzucić gońca. Jeżeli on E4, to ja też nie muszę zbijać. Może tak zagrać po prostu. Dobra, C6. On przygotowuje ten ruch E4 na 100%. A ja już mam gońca za chwilę w grze, który będzie spoglądał na króla. Poszedł. Martwi mnie tylko to, że jak zagram tak, to on mi D4 kopnie. I bardzo te centrum się tutaj rozwinie. No dobra, niech się rozwija. No po to chyba tak gram. Jeżeli D4, to tutaj. I poczekam na jego wybicia wszystkie. Bardzo skomplikowana gra środkowa, słuchajcie. Żaden pionek nie został wymieniony, żadna figura nie została wymieniona. 17 ruchów już jest zrobionych, a wszystko stoi na szachownicy. Ciekawe, jak długo wytrzymamy bez bicia. No bo teraz przepchanie, czy to jest dobry ruch? No skoczek tu wejdzie i tu się pakuje. Znaczy ja mam zawsze takie zagranie, ale to też jest takie trochę bezpieczniejsze, można by powiedzieć. Na pewno takie wyczekujące troszeczkę. To może być dobry po prostu pomysł, ale biorąc pod uwagę szybką grę w internecie, na pewno nie bicie teraz, bo nie chcę mu otworzyć pozycji. Już on też się przygotował tą wieżą tutaj do akcji. A więc, a zagrał jednak, dobra, szybkie goniec B8, chodzi o to, żeby podeprzeć pionka. Mądrze zagrał, mądrze i dobrze, odważnie, i to się chwali. Dobre jest to, że jak on mi zbije tu, to ja mam bardzo dobre też podparcie. No tutaj, aha, skoczek tutaj, goniec tu. No pionek zbija.
To nie znaczy, że blokuje gońca. To pionek też blokuje figurę do centrum, na przykład. Centrum to centrum. Ok, goniec na g8. Ważne jest też, że skoczek nie puszcza tu figur. Oj, to jest ważne. Hetmana na g6. Ta wieża też może tędy się przejść fajnie i sobie podziałać. Ciekawe, jaka jest ocena silnika w tej pozycji. Śmiem twierdzić, że białe mają ok pozycję. Ale ja wierzę sobie. W ogóle bardzo rzadki widok. Zobaczcie, goniec na g8, goniec na b8. Bardzo rzadki widok. Mega rzadki. Najcierpliwie sobie czekamy teraz na rozwój wydarzeń. No teraz przede wszystkim też f3 nie można, bo skoczek wjeżdża. Bo ja wiem, co on tu może pokombinować. Może goniec na h6, to wtedy f3 już teoretycznie grozi. No tak, teoretycznie i praktycznie nawet. Już mi tutaj w głowie chodzą poświęcenia. Goniec h3 chyba jest dobry ruch. Teraz tak jak dłużej na niego patrzę, to zaczynam go bardziej doceniać. I nawet się go obawiać nieco. Będę musiał po prostu odejść hetmanem, bo nie będzie wyjścia. Ale jednak tak nie zagrał. Tu mi przygwoździł. No dobra, idę d4. Muszę iść d4, no bo tu już się robiło groźnie, zdecydowanie. Goniec się otworzył jeszcze mocniej. Król w centrum, bez roszady. Wiadomo, jak to w moim przypadku bywa. A teraz już się tego ruchu nie boję, bo nie ma f3. Skoczek zagrał tutaj, więc troszkę dłużej to będzie u niego trwało, żeby tak zagrać. No bo jak miał zagrać gońcem, to zagrałby od razu. No ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Ok, skoczek h2. To przygotowuje gońca tutaj. Może już coś tutaj podejrzał. Skoczek na g5 jest bardzo dobrą figurą. Brakuje mi takiego manewru. Nie zdążę go wykonać. Może tak, ale nie bardzo. Dobra, gram wieżą h6 z planem tutaj i z planem capnięcia skoczka. A czy to będzie dobre, to nie wiem. O, wybił przeciwnik, to wybiłem. Pośpieszyłem się trochę bijąc pionkiem, ale może to i tak jest ok. Nie, pionkiem jest ok. Na chwilę jednak tego gońca zatrzymuję. No, przeciwnik tak gra tak jak chce i to mi się też podoba. Ok, jest taki ruch, skoczek tutaj i już mi chodzą po głowie teraz poświęcenia. Skoczek jest teraz figurą, która za bardzo nie gra, więc go przestawiam. Jak bicie, to chyba też bicie. No tak, bicie. Tu się bronią, te pola, to jest bardzo ważne, bo hetman wchodzi dokładnie. Ale też mogę sprytnie chyba... Nie, tak nie mogę, bo goniec h3. A w ogóle goniec h3 teraz grozi. Taki ruch? Wygląda ciekawie. On tu... Nawet wygląda bardzo groźnie. A może wieża h4, bicie i wejście tutaj? A po prostu bicie, ale to są takie ataki strasznie. Dobra, wiecie co? A niech się dzieje, wola nieba. Hops. To pewnie jest złe, ale co ja mogę zrobić? Chodzi o to, żeby nie było gońca. Źle pograłem. On bierze, wejdzie tu hetmanem. Ja tu. On weźmie mi tu z szachem, ja tu. I nic nie ma, jakoś żyjemy, ale to jest takie na włosku wszystko. Bo jak zagram tak, to on mi nie wejdzie hetmanem, ale...
Choć to jak zbijam, to tu skoczka atakuje, więc zbijam. Czy tu jest mat, czy ja czegoś nie widzę, bo on tak gra bardzo szybko. A tu grozi teraz mat, więc on też musi dać tu szacha, ja zagram tu i mam czas na goniec C7 i ucieczkę królem. Jest w ogóle wieża mniej, co nie? Ależ te partie dzisiaj. Co tu się wyrabia, panie kolego? Ale czuję podskórnie, że go mam. To jest tylko przeczucie. No on musi wybić, on nie widzi tego? Aha, przygotował takie niespodzianki. Ale chwila! Tu grozi mat, a jak zagram tu, to on mi już nie da szacha. Haha, ha, 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 ha. Dzień dobry. A jeszcze tutaj grozi strzał. No, ale mat ważniejszy. Tu wisi. O matko boska, co tu się dzieje? Chyba wieża F7, ruch przegrywający. Poświęcił hetmana, musiał. No i po zawodach. Wszystko wisi. No, przy tak ostrej grze na pewno łatwo się pomylić, ale to też czynnik czasowy miał pewnie na to wpływ. Chyba tu, ale on da szacha. Nie, no tak, skoczka zbijam, bo jak on zagra tutaj, to ja po prostu sobie odejdę i zbijaj sobie gońca, którego chcesz. Ja zbijam ci wieżę. A tu? Tu? Tu i do końca. Tak, uproszczenie, chociaż mogę też tak, ale nie, no uproszczenie. Zbijam tu, bo jak on zbija tu, to ja zbijam mu z szachem, a jak mi zbije któregoś gońca, to po prostu odchodzę skoczkiem. No właśnie, odchodzę skoczkiem. Czy tutaj odejść? Tutaj odejść, dlatego, że król nie ucieknie. Ja chcę go zamatować jakoś. To już go chcę ukarać. Tak, król i tu, dokładnie. I tak. I zbijamy. Hop. I grozi mat. No dobra. Partia chyba też szalona nieco. Dzięki za dzisiaj. Dzięki serdeczne za lajki, komentarze oraz przypominam o szachowo.pl. Jeżeli chcecie robić zakupy szachowe, macie zniżkę 10%, a dla mnie to jest wsparcie. Win-win. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.